Mam na imię Irina. Jestem z Rosji, ale teraz studiuję w Polsce. Każdy dzień to dla mnie dobry dzień. Mój budzik zwykle dzwoni o w pół do siódmej. Nie lubię wstawać tak wcześnie, ale muszę być na uniwersytecie o w pół do dziewiątej. Budzę się o szóstej trzydzieści, ale wstaję za 27. Najpierw idę do kuchni i jem śniadanie. Potem. Myję się. Zawsze bardzo szybko ubieram się, czeszę włosy, i w ostatniej chwili wychodzę. Zwykle jeżdżę tramwajem. Rano zawsze bardzo się śpieszę. Na uczelni jestem zwykle przed dziewiątą. Wykłady kończą się o drugiej albo trzeciej. Po zajęciach wracam do akademika i przygotowuję z koleżankami obiad. Potem zwykle oglądam jakiś serial, ale we wtorki i w czwartki. Nie mam na to czasu, bo muszę iść na kurs angielskiego. Później uczę się. W piątki, 15 po 6, mam kurs tańca. Wieczorem czytam książki i surfuję w internecie. Zwykle biorę prysznic o 11 w nocy i o wpół do 12 kładę się spać. Irina przygotowuje obiad dla rodziny. Oni przygotowują prezentację na zajęcia z biologii. Profesor przygotowuje wykład. Oni na pewno przygotowują jakąś niespodziankę. Kilka lat uczymy się języka angielskiego. Czy śpieszycie się na wykład? Oni tańczą salsę w każdy weekend. Piję herbatę i wracam do pracy. Profesor podpisuje indeksy. Oni piszą test z matematyki. My pracujemy w kawiarni i studiujemy zaocznie. Codziennie biorę prysznic, rano i wieczorem. Kasia teraz bierze kąpiel w wannie. Zawsze biorę urlop w sierpniu. Piotr musi brać antybiotyk przez siedem dni. Zawsze wracam do domu za piętnaście trzecia. Czy pamiętasz, o której godzinie jest mecz? Tomek wieczorami słucha muzyki.